No siema. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie przetestujemy sobie najnowszą myszkę SPC Gear GEM Plus, czyli myszkę, która jest naprawdę świetna do Minecrafta oraz każdej metody klikania takiej jak drag, click, jitter czy butterfly. I mimo tego, że kosztuje 200 zł, to jest na pewno o wiele lepsze od poprzedniej tańszej alternatywy od Fantecha za 40 zł, którą niedawno testowałem. Również oprócz tego ma naprawdę zaawansowany program, w którym da się zmienić debon's time na 1 milisekundę, co umożliwia wyklikiwanie tych dużych ilości CPS-ów, ale więcej o myszce na samym odcinku. I również chciałbym podziękować firmie SPC Gear za wysłanie mi ich mikrofonu, dzięki czemu mam nadzieję, że jakość audio w moich filmach będzie o wiele lepsza. I przy okazji z firmą SPC Gear organizuję konkurs na taką jedną myszkę SPC Gear GEM i w trakcie filmu przez pół sekundy pojawi się specjalny 9-cyfrowy kod i kto pierwszy przepisze go w komentarzu, wygrywa myszkę GEM, dlatego polecam oglądać film od początku do końca, a my bez zbędnego przedłużania lecimy z testowaniem. Tak więc myślę, że najpierw przejdziemy do rzeczy, którą zapewne wiele osób interesuje, czyli czy na myszce da się godbridge'ować. I od razu wam mówię, że da się i to nawet nieźle, ale dobra, może najpierw sobie szybko porobimy tutaj różowego. Kurde, szkoda, że nie kupiłem nożyc, ale dobra, na szczęście różowy już porobiony. Teraz tylko, żeby się jakoś głupio na nim nie wywalić. Dobra, dawaj byku. Co jest? Jaką chłop strefę dostał? Dobra, nie uciekaj mi. Co ty robisz? Co chłop zrobił? No, ale wracając, pokażę wam, jak prezentuje się Godbridge na tej myszce. Jak widzicie, wychodzi on naprawdę dobrze, chociaż ja ogólnie jestem trochę jeszcze nierozgrzany. Albo dobra, wiecie co? Ja chyba się wrócę jeszcze do bazy i kupię sobie jakieś lepsze itemy. Dobra, tyle chyba powinno wystarczyć. No ale ogólnie oprócz tego sama myszka ma bardzo dobry kształt. Nie. Ja pierdzielę, jeszcze zielony przylazł. Co tu te chłopy robią? Dobra, nie wiem, co tu się właśnie wydarzyło, ale na szczęście jakoś przeżyłem. No ale wracając do kształtu, to jest on naprawdę bardzo przyjemny i nie jest on jakiś taki zdziwaczały, jak często się teraz spotyka w różnych myszkach, tylko jest naprawdę taki fajny, prosty. Myślę, że większości osobom powinien przypaść do gustu. Kurde, łóżko mi już zniszczyli. O, i białego już nie ma, więc pokczamp. Kolejną taką dość fajną rzeczą w tej myszce są ślizgacze. Gościu, please. Nie wiem, jakiś porąbany. No, ale wracając do ślizgaczy, to są one naprawdę spoko i ślizgają się tak dobrze, że do Godbridge'a aż musiałem je zakleić. Kurde, serio, chłop gra łukiem. Zaraz ja też wyciągnę łuk i zobaczymy, czy będzie tak miło. Ale oprócz tego, że sama myszka ma ślizgacze, które się naprawdę dobrze ślizgają, to podczas Godbridge'a nie przesuwa się ona na szczęście jakoś mocno, tak jak to na przykład mają w zwyczaju myszki Bloody, więc tutaj naprawdę spory plus. Co jest? Chłop do mnie już z łuku strzela. Jaki kurde agresor. Nie wiem, zaraz też gościu wyciągnę łuk i się inaczej pobawimy. Chłopa co się ewidentnie pogrzało. Miejmy nadzieję, że mu tam kurde czerwony jakieś plecki zrobi czy coś. No ale ogólnie mysz sama w sobie ma naprawdę spoko podzespoły, ponieważ jak na 200 zł ma naprawdę bardzo dobry sensor, na którym ma 19 tysięcy DPI. Co ten chłop robi? Dobra, no nie poleciał, shit. Co jest? Ale że na niewidce? Co to było? No ale wracając do podzespołów. To myszka ma przełączniki od firmy Kale, które z tego co słyszałem w myszkach są naprawdę dość rzadko spotykane, ponieważ takie najpopularniejsze przełączniki do myszek to na przykład Omrony. A tutaj zamiast klasycznych Omronów dali przełączniki od Kale'a. Kurde, co ten chłop robi? No ja nie wiem, no. Dobra, nie wiem, co on chciał osiągnąć. No, ale te przełączniki, jak na przykład w porównaniu do Bloody, są naprawdę bardzo lekkie. I oprócz tego, że są naprawdę lekkie, to nie potrzeba aż tyle miejsca, żeby się kliknęły. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak ktoś ma na przykład myszkę Bloody, to żeby ten przycisk się kliknął, to trzeba go naprawdę daleko i mocno przycisnąć. A tutaj właśnie odległość, jaką trzeba kliknąć, żeby zarejestrował się klik, jest naprawdę niewielka. I same przyciski są dosyć klikające, co w dużym stopniu ułatwia jitter klika. Ogólnie to nie wspominałem jeszcze o tym, ale mysz ta jest naprawdę świetna do butterfly clicka i tak jak przed chwilą widzieliście, bez problemu da się na niej wyklikiwać ponad 20 CPS-ów podczas klepy, co jest naprawdę dość niezłym wynikiem. Kurde, chłop już łóżko mi zniszczył, ale ja mu też za chwilę zniszczę. I myślę, że jeśli chodzi o minusy tej myszki, to jakichś takich większych w niej nie znajduję, jednak jest też kilka rzeczy, które moim zdaniem można by było dodać. I właśnie taką jedną z tych rzeczy są dłuższe przyciski. Nie, no już chłop na mnie leci, no spadła mordo. Kurde, jeszcze refila je chłop. Jeszcze im będzie uciekał, no co za typ. No nie wiem, co chłop odwala. Najpierw kurde na mnie tak szarżuje, a teraz mi spierdziela, no. Gościu, we. Teraz tylko czeka, żeby mu się całe HP zregenerowało, no. O, i jak pięknie do Voida poleciał. GG, GG. Tak więc ogólnie z innych rzeczy, które mogliby zmienić w tej myszce, to dodać dłuższe przyciski, dzięki czemu mogłaby ona wyklikiwać o wiele więcej CPS-ów. Jednak na ten moment ta liczba CPS-ów jest i tak dosyć fajna. I takim jeszcze jednym minusem, który zauważyłem, to jak się przyciśnie tutaj w tym miejscu tak mocniej, to przeskakuje tutaj przełącznik DPI, jednak szczerze mówiąc wątpię, żeby komuś coś takiego się przydarzyło podczas grania, dlatego ten minus jest praktycznie taki, można powiedzieć, że niezauważalny. I ja osobiście za bardzo go nie odczuwam. No, ale jak już omówiliśmy takie najważniejsze aspekty myszki, to teraz przejdziemy sobie do tego, ile średnio da się wyklikać CPS-ów na tej myszce. Dobra, jeszcze sobie tylko porobimy szybko tutaj czerwonego. Nie wiem, co on tu kombinuje.